Rozpoczęli. Janecki. Bielecki. Przepiór. Norbert Kulpa. Okazja, pierwsza szansa. Jeszcze nie koniec. Janecki, dośrodkowanie w pole karne. Okazja przed Proniczanką, rusza prawą stroną. Jest tu Maziarz, dobrze teraz wyczyścił akcję. Rozpocznie się atak pozycyjny, chociaż strata piłki. To był Bartek Janecki. Walczą piłkarze Jadwigi. Jest out. Ponownie Janecki. Próba. Dobrze, teraz Bladkiewicz wyjaśnia sytuację. Jest szansa na to, żeby tą piłkę dogonić. Ale jest faul. I będzie rzut wolny. Sędzia ustawił mur. Rzut wolny. Kolejne dośrodkowanie w pole karne. O, no, blisko. Przepiór. Stracił piłkę i teraz szansa przed Troniczanką. Okazja. Ruszają prawą stroną. Dośrodkowanie. Nie, to jest uderzenie. Świetna interwencja Tomasza Antolaka. Bielecki przed szansą, niebezpiecznie. Okazja, szansa! Dobra interwencja bramkarza Broniczanki. Kolejna akcja Broniczanki, niebezpiecznie teraz. Dał się na ograć na raz Bladkiewicz, ale to uderzenie nie mogło zaskoczyć Tomka Antolaka. Spokojnie Maziarz, chociaż błąd teraz, niezrozumienie. Kolejne uderzenie, ale to takie uderzenia to na razie tylko na statystykę. Bielecki. Dośrodkowanie w pole karne. Trochę takie niepewne wybicie. Walczy Norbert Kulpa o odzyskanie piłki. To jest Wilczak. Zobaczymy. Kamil ponownie dogrywa piłkę. Nie ma spalonego. Nie pokazuje tego sędzia. Maciek walczy o piłkę. Maciek, jest pusta bramka. Wmijał bramkarza, ale niestety ta piłka nie znalazła drogi do bramki. Niepewna interwencja obrońców. Niepewna interwencja bramkarza. I to była pierwsza taka sytuacja dla Jadwigi, która mogła się zakończyć golem. Powinna się zakończyć golem. Znowu Maciek. Razem ramieniem podał. Walczy. Skałka. Skała jest mocna. Kolejna próba dośrodkowania. Oj, teraz niebezpiecznie. Jest Norbert Kulpa. Norbert Kulpa. Długa piłka w stronę Maćka, ale przejął Janek Bielecki. Źle zagrał do skałki. I Proniczanka z lewej strony już naciera. Dobrze, tutaj przerwana akcja przez zawodnika Kamila. I teraz też dobry blok ze strony Norberta Kulpy. Skałka dobrze. Nie dopuścił. Oj, teraz trochę kiksnęło się Tomkowi Antolakowi. Na szczęście tam stał Norbert. O, przepiór trochę tak ryzykownie do Maziarza. Zagrał głową. Na pewno chciał dobrze, ale zagranie było niestety niedokładne i to mogło się dziwnie skończyć. Gdyby Maziarz też dobrze nie czytał gry. Proniczanka znowu w natarciu. Po takiej chwilowej dominacji Jadwigi teraz jest taka szarpana gra, gdzie widzimy raz jednych, raz drugich przy piłce. O, i teraz Janecki wybija na rzut rożny. Rzut rożny. Wykonanie krótkie. Teraz próba strzelenia piłki w pole karne. Nie wyszło. Walczył Skałka o piłkę górną, ale przegrał ten pojedynek. Trochę szkoda, bo mielibyśmy szansę na wyprowadzenie kontrataku. Już rozszerzają się obie drużyny na boisku przy ulicy Łokietka. Spokojnie. Broniczanka z lewej strony atakuje. Blisko, brawo, chociaż musi uważać. Teraz dobrze Norbert wyłuskał piłkę. Przepiór. Rzut wolny. Strzeliwanie w stronę bramki, ale to przeszło kompletnie. Nawet światło nie leciało. Może przez pierwszą sekundę. Ale Krzysiek Maziarz będzie rozpoczynał z piątki wykopem mocnym, mam nadzieję celnym również,
że zainicjuje nową akcję. Walczył Maciek, ale przestał. Skałka. Bielecki się teraz uaktywnił. Zagranie do skałki. Maciek. Maciek ciągle mieli piłkę przy nodze. Jest Norbert Kulpa, który uspokaja tą grę. Zagranie na lewo do zawodnika z numerem 10. I no to auto rozpocznie Bartek Janecki. Janecki wrzucił w piłę, ale nic z tego nie wyszło. I piłka już wyszła i będzie out dla Jadwigi. Rzut wolny, dośrodkowanie Maziarza w pole karne. Aj, troszeczkę za głębokie uderzenie. Piłka leciała wysoko i żaden z zawodników nie miał szans do tego doskoczyć. Dośrodkowanie w pole karne. Dobra, teraz interwencja Tomka Antolaka. Dobrze, że stanął na linii. Ta piłka dokręcała się do bramki. Natomiast faktycznie nie było spalonego. Walczy Janecki, odebrał piłkę. Rusza Jadwiga lewą stroną. Teraz piękne, dobre zagranie strony Maćka, chociaż Maciek ani Janek nie dobiegną, ale teraz drugą piłkę! Oj, teraz Norbert Kulpa. Zagranie w stronę Janka. Szkoda, bo była sytuacja, w której Poniżanka oddała piłkę za darmo, tak zwaną drugą piłkę. Norbert to zagrał. Ojojoj, na raz wzięty jeden, drugi, trzeci zawodnik. Maziarz zagrał pod faul i Janecki wybija na aut. Wybija Blackiewicz. Powoli pierwsza połowa się kończy. Podsumować ją można następująco. Trochę akcji, trochę pomysłu, ale bez tego, co mogłoby zmienić wynik. Mieliśmy kilka rzutów wolnych, po których nie było realnego zagrożenia, a po niewielkich błędach potrafili i oni sobie stworzyć groźną akcję. Obraz na razie pierwszej połowy jest taki, że jest 0-0. Są fragmenty, gdzie Jadwiga przeważa, są fragmenty, gdzie Wyńczenka dochodzi do głosu. No i oby ta druga połowa była lepsza, bo na razie to może znowu paść jakiś taki wynik koło 1-0, 2-0. Wyńczenka wie, że walczy o wszystko, jest na ostatnim miejscu. Jadwiga, będąc wiceliderem, musi to udowodnić, że to nie jest tylko dlatego, że dostali mecz wygrany walkowerem z olkuską drużyną, teraz faul Blatkiewicza, ale że jest to wynik ich pracy, ich wysiłku, ale także ich umiejętności, które przewyższają drużynę, która jest ostatnia w tej tabeli. Zawodnicy skupieni przed tą szansą, okazja, dośrodkowanie w pole karne, wybija Krzysztof Maziarz, skałka walczy do końca, chociaż teraz piłka ciągle wraca. Ale tu raczej nic z tego nie będzie. No i teraz Filip Skałka, lewa strona, dobrze. Teraz jest szansa. Oj, gdyby to się inaczej skończyło, przepiór, dobrze. Był faulowany przepiór. No i teraz, jeśli to będzie szło w bramkę, to myślę, że bramkarz też nie będzie miał dużo do powiedzenia. Janecki przed szansą. Było blisko. Niebezpieczna teraz sytuacja przed Proniczanką. Ale dobrze, Krzysiu Maziarz, na to Maziarz sobie nie da w kaszę dmuchać. Maziarz mija jednego, mija drugiego, spokojnie przełożył piłkę. Teraz jest ładnie, zagranie, no i skałka. Antolak, Maciek. Maciek ciągle przy piłce. Walczy Jadwiga o zdobycie bramki tuż przed przerwą jeszcze. Ale ta piłka źle zagrana, nie doszła do skałki. No i to jest kolejny raz, kiedy górna piłka jest przegrana przez zawodników Poniżanki. To jest jakiś atut dla Jadwigi. Teraz przepływ trochę za łatwo.
z walki. Teraz trzeba uważać, bo... No i wrzucenie do nikogo. Teraz pięknie. Teraz szansa, Maciej! Jest przed szansą, Maciej, czy dobiegnie do tego, gdyby ruszył od razu? Janecki. Maciej zgranie do Bieleckiego. Bielecki ładnie przyjął sobie na klatkę pierwszą. Zagrał do Skałki. Skałka. Odskoczyła mu piłka. Jeszcze drugą piłkę zgarnie Norbert Kulpa. Zagranie na lewo. Jest przepiór. I tutaj do prawej strony do obrony. Kamil teraz ładna wrzutka w stronę Bieleckiego. Janek Bielecki będzie walczył. O, bramkarz niewzruszony. Pewnie chwycił piłkę w ręce. Proszę Państwa, mamy zmianę, schodzi Bartek Przepiórka, a za niego pojawia się Węgrzyn na murawie. Już pędzą piłkarze w drugiej połowie. Węgrzyn, pierwsza jego akcja. Węgrzyn z lewą stroną, Węgrzyn i będzie rzut rożny. Teraz doszybkowanie w pole karne. Blackiewicz. Jest Skałka. Jeszcze raz Skałka walczy do końca. Skałka do środka. Nie ten. Teraz okazja, Maciej i gol! 1-0. Chociaż jeszcze będzie konsultacja z sędzią. Bramka, bramka. Rzut wolny, Bartek Janecki. Janecki płasko po ziemi. Jakby chciał co najmniej tam zaskoczyć. Dobrze, Norbert Kulpa powalczył o piłkę, Skałka też. I będzie aut na wysokości przedpola karnego drużyny Proniczanki. Po golu Maćka w 42 minucie prowadzą piłkarze Jadwigi 1-0. Teraz Janek Bielski walczył i piłka w rękach bramkarza. Teraz dobre zagranie do Skałki. Skałka przed szansą! 2-0! Mikołaj Skałka! Czasem okazja. Było blisko. Rzut wolny. Będzie wstrzelenie w stronę pola karnego. No. Sądził wykonawca, że może oślepi słońce bramkarza, ale poradził sobie z tym bramkarz. I teraz kontratak, niebezpiecznie. Janecki walczy. Spalony. Rzut wolny. No i teraz z dużymi kłopotami bramkarz. Okazja, dośrodkowanie w pole karne. I teraz Maciek, oj, niepewna interwencja bramkarza. Jeszcze nie koniec. Pusta bramka! Za strzelca gola na 1-0 Maćka wchodzi do Magrzewski. Teraz niebezpieczna sytuacja. Trzymał piłkę w polu karnym, dośrodkowanie niebezpiecznie. Ten Komantolaka trzeba wracać. Wzmocnić obronę, kolejne wrzutka nad bramką. Węgrzyn. Dośrodkowanie do Janka. Janek! Jak było blisko. Żylski przed szansą. Żylski teraz niebezpiecznie. Strzelał Janek Bielecki, ale broni to bramkarz. O, końcówka meczu wygląda następująco. Leon wokół mnie jakieś chmara muszek. A na boisku coraz więcej sytuacji ma Jadwiga. Bezsilność Proniczanki kończy się ich faulami, kiedy brutalnymi. Stąd mamy 3 żółte kartki dla Proniczanki, 1 dla Jadwiga. Janecki rozpędza się, trochę zatrzymany. A gdyby tu próbował Węgrzyna wypuścić, byłoby groźniej. Trzeba wracać. Dobrze teraz Bratkiewicz.
i koniec meczu. 2-0. Przypomnijmy, gole zdobywał Maciej i Filip Skałka. Jedna bramka nieuznana po spalonym maczka Skałki. Ale ładna. A była ładna, prawda? Natomiast w tym momencie Jadwiga wychodzi na lidera tabeli.